8 stycznia, w pierwszą niedzielę po Epifanii. Witam bardzo serdecznie słowami hasła tygodnia, które mamy zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. W pierwszą niedzielę po Epifanii tradycyjnie obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Słuchajmy się więc teraz słowa świadectwa, które kierują nas ku temu wydarzeniu. A czytam je u Ewangelisty Jana w pierwszym rozdziale od 29 wiersza. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Drodzy, warto, abyśmy w naszej historii troszeczkę się cofnęli, w zasadzie o jeden dzień do historii, która mówi o tym, co działo się nad Jordanem dzień wcześniej, kiedy to do Jana Chrzciciela przybywają wysłannicy z Jerozolimy, wysłannicy faryzeuszy, którzy zadają bardzo ważne pytanie. Dlaczego chrzcisz? Czy ty jesteś Chrystusem? Czy ty jesteś Eliaszem? Czy ty jesteś prorokiem? Na każde z tych pytań Jan odpowiada: nie. Nie jestem Chrystusem, nie jestem Eliaszem, nie jestem prorokiem. Widać w tym wszystkim ogromne oczekiwanie i napięcie, ale wtedy też Jan wypowiada bardzo ważne słowa. Pośród was jest ten, który jest mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien zawiązać rzemyka u jego sandałów. Nie wiem, czy wysłannicy faryzeuszy usłyszeli te słowa. Z pewnością odjechali zadowoleni tym, co usłyszeli, że Jan nie jest Mesjaszem, nie jest Eliaszem, nie jest prorokiem. I ta historia pokazuje, że można być bardzo blisko Chrystusa, a równocześnie nie spotkać Go w swoim życiu. Dlatego pamiętajmy o tym, o czym mówi nam dzisiejsze słowo, o czym chcemy też przypominać w święto Chrztu Pańskiego, że nigdy nie możemy tracić Chrystusa ze swoich oczu. O tym przypomina Jan. To jest ten, o którym wam powiedziałem, mocniejszy jest ode mnie. Nie można tego tracić. Po drugie, w święto Chrztu Pańskiego, kiedy chrzcimy dzieci lub dorosłych, warto też pamiętać o tym, czym jest chrzest. Jak naucza apostoł Paweł, chrzest jest włączeniem w śmierć, ale i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I kiedy chrzcimy też, to warto pamiętać, że to Boże Słowo i Bóg nadaje mocy temu wszystkiemu, co się dzieje. Chrzest nie zależy od naszej wiary, ale od Bożego Słowa, od tego znaku, który nam daje. Bo warto też pamiętać, drodzy, o tym, że zbawienie jest darem Bożym, a nie jednym z kolejnych naszych planów, jednym ze schematów zbawienia, które tak często próbujemy w różnych kościołach kształtować. To Bóg jest tym, który chce nas prowadzić drogą zbawienia, a droga ta prowadzi przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zostańcie z Bogiem.